Witam ponownie w moim let's play Just Jack Rabbit. No, dziś jesteśmy w kolejnej, drugiej dopiero rundzie. No, ślimaczę się z tym trochę. Ale to nic, wszystko przejdziemy, wszystko zdążymy zrobić. Jakoś tak nie mam formy do gry ostatnio w ogóle w nic. No ale nic, mieliśmy tam informację na tej tabliczce, że jedna droga prowadzi do bogactwa, jedna do wojny. No więc analogicznie ta droga, w którą po prostu możemy zejść, zeskoczyć, będzie prowadzić do czegoś gorszego, a tam, gdzie już musimy coś więcej zrobić, będzie prowadzić do czegoś lepszego. No tutaj chyba tak jest w większości tych plansz Jack Rabbit, znaczy Just Jack Rabbit. No to jest gra nastawiona dla wszystkich, dla młodszych, starszych i dla tych młodszych właśnie graczy. Jest takie ułatwienie, że na logikę się za wiele rzeczy tutaj nie robi. Tylko nie wiem, co ja mówię w ogóle, jest dość późno. Późna pora, ja zabrałam się za nagrywanie. No ale postaram się jakoś za bardzo głupot nie gadać. Takie metalowe skrzynki zawsze coś otwierają, coś robią, coś w czymś, coś przestawiają. No i mamy gdzieś wjazd do tunelu. No i prawdopodobnie on jest między tymi strzałkami. O, i mamy cukiereczka. Cukiereczek to jest taki bonus. Oczywiście nie w porę się pojawił, bo musimy się wówczas śpieszyć, bo te wszystkie żółwiki, tak, te wojownicze żółwie ninja, jak to je nazwałam, zabijamy po prostu w nie włażąc. Oj, no i się właśnie skończył. On tak krótko trwa, a pojawia się przez te wszystkie ciastka, które zbierzemy po drodze. No, coś mi to nie chce wyjść. To ze względu też na to, że jest dość późno. Gdzie to ja chciałam iść teraz? Aha, chyba tam. No w takich skrzyniach kryją się czasem właśnie te nie wiem, jak to nazwać, trampoliny, czy wrzutnie, czy coś jeszcze takiego, coś... Oj! No za trudna gra to nie jest. Tak, pomyślałam sobie dzisiaj, że mogłam się zabrać za coś bardziej ambitnego, ale... Tak, jak tak teraz myślę, to jest takie ładne i kolorowe, że przyjemnie się w to gra naprawdę. Dla rozluźnienia, a nie zestresowania jakąś przerażającą fabułą. Gra taka baśniowa, całkiem przyjemna. No tu oczywiście jak wpadniemy w te krzaki, to się nam coś złego stanie. Ale te trampoliny są poustawione specjalnie tak, żebyśmy w nie nie wpadli. No i pójdziemy sobie jeszcze do tyłu, czyli tam, gdzie nie trzeba. No bo zawsze gdzieś jest coś poukrywane. Warto się wciskać wszędzie, gdzie nas nie trzeba. O, i mamy już chyba full, tak? Mamy miotacza ognia już pełen zapas. Więc już nie możemy go zebrać, a pełen zapas to jest 99 właśnie. Tutaj mamy strzałki, że mamy iść tam, czyli pójdziemy sobie oczywiście w przeciwną stronę. Zdrowie też widzę, mamy na full. No ale ten miotacz ognia sobie jednak przełączę, on się potem przyda. Nie ma sensu go za bardzo marnować teraz, tak na samym początku. No i mamy checkpointa, który zapisuje nas w razie... No właśnie, w razie gdybyśmy się zabili. Ale zabijać się tutaj nie będziemy za bardzo. Tak przynajmniej mam nadzieję taką. Takie murki z gwiazdkami, no musimy w nie strzelać. Są różne rodzaje murków. Niektóre
trzeba po prostu szybko jakoś rozwalić szybkim ruchem, inne trzeba znowu strzelać jakąś specjalną bronią. No, takiej broni jak nie mamy, wtedy pojawia się problem, ale będziemy oszczędzać. Zresztą takie bronie pojawiają się często właśnie przed takimi specjalnymi murkami, przed takimi różnymi specjalnymi rzeczami, które mamy w jakiś tam sposób konkretny rozwalić, więc z tym problemu raczej nie ma. No i tak, to jest głównie takie bawienie się. Chodzenie po korytarzach. O, chciałeś mnie dziabnąć, haha, nie dałam ci się. Nie udało się nie tym razem. No tak. I znowu mamy ciasteczka. W ogóle podoba mi się ten cały w tej grze, no ta grafika, no, chociaż nie jest taka, nie wiem, nowoczesna, nie jest w ogóle trójwymiarowa i nic nic takiego. To jest taka po prostu kolorowa. Takie tam ciekawe jest to tło w ogóle, z tyłu jakieś takie, jakaś taka przestrzeń się tworzy, nie wiem, ciekawe to wygląda, mi się podoba. No i tutaj mamy oczywiście znowu dwie drogi, jakby inaczej. Jedna droga to jest, no tak, jedna droga to no musimy policzyć sobie po prostu te diamenciki, których więcej wyjdzie. No i powiem wam, że tutaj wyjdzie 45, a w tym drugim wyjdzie 41 chyba. No. Nie, muszę uważać tylko, jak to chcę rozwalać, bo wiem, że zaraz wpadnę pewnie, no właśnie, i nie chciałam, żeby tak to wyszło. Chciałam zebrać te diamenciki, ale już trudno. Teraz się tam już nie wrócę. No niestety nie zawsze mi to wychodzi. A tak uważałam mniej. No i tutaj znowu mamy te murki. Ja sobie wszystkie rozwalę, żeby za szybko się to nie skończyło, no i spadająca skrzynka z nieba też nam nic nie robi. No i tutaj mamy... Haha, co my tu mamy? No właśnie. Przejście, podsumowanie, co ile czego zdobyliśmy i przejście do następnej rundy. A następną rundę przejdę, no pewnie już za chwilę. I jaką ciekawostkę wam powiem, patrzcie. Ktoś miał fantazję, żeby zrobić nam tak, żeby ta runda się zaczynała tak samo, jak kończyła się tamta. No dobra, no to zapiszemy grę i być może zabiorę się zaraz za następny odcinek, więc nie żegnam się jeszcze z wami. Takie krótkie są te plansze, że naprawdę wydaje mi się, że mogę robić tego więcej, ale problem w tym, że chyba mi się nie chce aż tak za bardzo wszystkiego nagrywać, więc... Na razie.